Ja powiem początek, a ty powiesz dalej. Ale chcę powiedzieć, że jest dużo takich historii, że lekarz mówi wyrok. To co dzisiaj Łukasz mówi. Mówi wyrok, a my w to wierzymy, bo nam się wydaje, że ta wiedza jest tak dobra i tak ogólna i tak wspaniała, że po prostu już koniec. Kończą się szanse i kończą się możliwości. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I choć lekarze wydali wyrok, bo Ania się urodziła. Nie tylko na mnie, żeby była jasność. Żeby była jasność, moi drodzy, ja jestem córką ratownika medycznego, no mój moment, paradoks. Całe życie byłam wychowana w służbie zdrowia. Kiedy ja się urodziłam, moim rodzicom powiedziano, oddajcie to dziecko, bo ono nigdy nic z niej nie będzie. Nigdy nie pójdzie do szkoły, przepraszam, nigdy nie będzie chodzić, nigdy nie będzie mówić, a ja gadam jak najęta. Damit, no, tu jest kolega, który przyprowadził mnie po raz pierwszy do was. Spotkaliśmy się na Borówkach. Ale do czego zmierzam? Przypomnij mi imię, Sławek, tak? Sławek mówi, że Danielu nie ma nadziei. Kochani, długi czas tak myślałam, kiedy bardzo długo, bardzo często powtarzano mi, że ja nigdy nie urodzę dziecka. Kiedy rodził się mój syn, lekarz powiedział do mnie, prawdopodobnie z sali kołodowej wyjdzie tylko jedno z nas. Jesteśmy dwoje. Która nigdy według lekarzy nie miała prawa chodzić, mówić, ba, mieć dzieci. Jestem osobą, która przeszła wraz z partnerem przez, przepraszam mi za słowo, cholerne piekło nałogu alkoholowego. Wiecie, że na dzień dzisiejszy, owszem, byliśmy na Borówkach, bo był krótki okres, że mieliśmy problem. Na dzień dzisiejszy mamy mieszkanie, Robert nie pije, czuję się bezpieczna. Na dzień dzisiejszy jestem tutaj z nami. I niech Sławek nie mówi, że nie można, bo można. Do czego zmierzam jeszcze? On jest tą osobą, która po raz pierwszy z Pauliną, której dzisiaj nami tutaj nie ma, ja jestem z Pauliną w stałym kontakcie. On z Pauliną jest tą osobą, która powiedziała, ja od porodu Dominika praktycznie nie wstawałam z wózka, piąty rok. On jest tą osobą, która powiedziała mi, będziesz chodzić. On jest tą osobą, która, jak to Paulina nazwała, swego czasu odprawiła egzorcyzm z Pauliną. Wygoniła ze mnie to diabelstwo, które nie pozwalało mi stanąć na nogi. Na dzień dzisiejszy widzicie i jestem w stanie być nawet po słowach. Ciężko, bo ciężko. Ktoś, kto długi czas nie dawał się przekonać do tego, nawet kiedy byliśmy na Borówkach, byłam tak blisko, bo byłam parę metrów obok. Nie, ja nie pójdę iść sama. Nawet patrzy się śmieje, bo wie. Dzisiaj jest tutaj z nami największe. Jedno z największych moich szczęść, największe moje oparcie. Mamy mojego dziecka, dzieci. Tak kochani, dzieci. Bo ja mówię, że ja nigdy nie będę ich mieć. Kiedy zaczynało się to wszystko, i za przepraszam, zadał mi pytanie. Nie, stwierdził, że to jest tam jakiś odłam. Wybacz kochani, nie, oni wierzą w to, co wierzyliśmy zawsze my, tylko w trochę inny sposób. Tutaj nie, fakt, nie ma księdza, nie ma różnych dziwnych rzeczy, ale wiecie co, ja nie byłam w stanie konwencjonalnym, nazwijmy to kościele, jak to powiedziałam na początku, wysiłku 45 minut, a tu przyjeżdżali do was, sobie po prostu zwykłą frajdę. Ania chciała po pierwsze słuchać modlitwy, prawda?
I powiedziałaś, pamiętam takie słowa, że jak poczułaś, jakby cię Duch Święty wyrzucał. Tak. Z fotela, zobaczcie, tak działa Bóg. I to jest niesamowite, ale powiem, że to się odkłasnie. Cały był kiedyś u nas na grupce i mieliśmy właśnie nauczanie o uzdrowieniu. I Łukasz się prowadził. I on w pewnym momencie wstał, zaczął krzyczeć na Łukasza, że on w to nie wierzy, to jest nieprawda, bo mnie uzdrawia i on nigdy nie będzie się dla nikogo modlił. Tak sobie powiedział. To było w środę, w czwartek był ze mną na kościele ulicznym i już się modlił o osobę chorą. A kilka miesięcy później pomodlił się o Anię z Bożynią i Anię wstała. To, co ja chciałam zrobić dzisiaj, na co Sławek nie dał mi szansy, bo wiem, że część z was, kiedy Iza modli się o ludzi, staje obok. Uwierzcie mi, że miałam tak ogromną ochotę stanąć dzisiaj przy nim. On mi nie dał dzisiaj na to szansy. Stanąć pierwszy raz przy nim. Być może kiedyś będzie na to gotowy. Być może to nie miało być dzisiaj. Amen. Dlatego wiecie co, wyciągnijmy wszystkie ręce ku niebu. Zamknijmy oczy, pomódlmy się. Panie Boże, Panie, sprawa, by ta ciemność we dni odeszła od niego. Związujemy teraz tego demona alkoholu, niecierpliwości, braku pokory, agresji i ogłaszamy życie dla Sławka. Niech ta ciebie życie jest się opamiętanie. Ja ogłaszam moc krwi Jezusa Chrystusa nad jego życiem. Ogłaszam, że on się jutro obudzi i będzie służył Panu, tak jak służył Panie dotąd. I diabeł już mu nic więcej nie ukradnie. Diabeł nas o niego trząc teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Panie, wstawaj, pokaż jak chodzisz. Chodź, pomożemy Tobie. To jest cudowne, słuchajcie. To jest cudowne, jak działa Bóg. Halleluja. Ja wam pokażę jeszcze więcej, ja nie potrzebuję. Widzisz? Taki jest stan. Chwała dla Jezusa, słuchajcie. Chwała Panu. Halleluja. Halleluja. Bóg jest Bogiem uzdrowienia. Bóg jest Bogiem uzdrowienia. I nie ma nic niemożliwego dla Pana. Nie ma nic niemożliwego i nie to słowo zagości w każdym sercu. Amen. Amen. Halleluja. Moi drodzy, ja zapraszam wszystkich na kościół liczny w czwartek. Łukasz, to my prowadzimy? Teraz będzie Łukasz, będzie grupa naszego uwielbienia. Także słuchajcie, przyjdźcie, pokibicujcie, ale też przyjdźcie po to, aby dać świadectwo prawdzie. Aby przynieść Ewangelię na ulicę Poznania. Halleluja. Zapraszam do wszystkich, którzy pragną trwać z Jezusem, pragną pogłębiać swoją wiedzę na grupkę. Na godzinę 18.30 na Szczepankowo 66A spotykamy się już tak długo, ale jest nam tak dobrze, bo Jezus jest z nami, ale też poznajemy Go, bo On jest cudowny, Jego Słowo jest wierne. Iza, w środę nie powiedziała. Tak, w środę, tak jest. W środę, dzięki. W środę, kochani, 18.30. I zapraszam też wszystkich za tydzień na nabożeństwo. Niech to będzie dobry czas. Czas Bożej obecności. Ale też niech to będzie teraz dobry tydzień. Tydzień, w którym każdy z nas będzie trwał przy Jezusie. Ja życzę wam wszystkim, abyście doświadczyli takiej miłości, jak się mówiła mój zdrowie. Niech taka miłość was zamieszka. Amen. I błogosławieństwo. A ja ważne to, co jest Łukasz mówił, to w objawieniu w ostatniej księdze Biblii jest powiedziane, a oni zwyciężyli przez krew baranka i słowo świadectwa. A ja, żeby być uniżony przed Panem, pobłogosławię was, skinając kolana. Niech was błogosławi Pan Jezus Chrystus i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni oblicze swoje, niech wam miłości pędzi. Niech odwróci twarz w waszą stronę. Niech was obdarzy pokojem. Amen. Amen. Amen.